Tom pierwszy, rozdział 19. Pierwsze ostrzeżenie. Była pierwsza po południu, gdy Ignacy wracał do sklepu. Upał i zakurzone ulice dawały mu się we znaki, gdy dojrzał wystawę sklepową. Skandal, nieodświeżoną od 2 tygodni. Ależ ja jestem podły człowiek, mruknął do siebie. Onegdaj spiłem się, dziś włóczę się, diabli wezmą budę jak amen w pacierzu. Gdy wszedł do sklepu, natychmiast doskoczył do niego Mraczewski, mówiąc: Pan wie, co się dzieje? Suzin dziś na noc jedzie do Berlina zobaczyć Bismarka, a potem do Paryża na wystawę. Koniecznie, słyszy pan? Koniecznie namawia Wokulskiego, ażeby z nim jechał. Wokulski wariat. Dziś dopiero dowiedziałem się prawdy. Pan wie, ile stary mógłby zarobić na tym interesie w Paryżu z Suzinem? Nie 10, ale 50 tysięcy rubli, panie Rzecki. I ten osioł nie tylko, że nie chce dziś jechać, ale jeszcze mówi, że nie wie, kiedy pojedzie. On nie wie, a Suzin może czekać z tą sprawą najwyżej kilka dni. No, niech pan sam powie, czy w tych warunkach nawet święty Stanisław Kostka nie pojechałby do Paryża. Wtedy Klein wręczył Ignacemu list od Łęckich i poprosił, aby ten przekazał go Stachowi, który wypełniał jakieś dokumenty w jego mieszkaniu. Rzecki poszedł do siebie, gdzie rzeczywiście zastał Stanisława ślęczącego nad jakimiś papierami. Gdy usłyszał, że przyszedł list od Łęckich, natychmiast rozerwał kopertę i przeczytał kilka razy. Widząc, że skończył czytać, Rzecki zagaił, czy wybiera się do Paryża. Ten odparł, że ani myśli, po czym wręczył mu list od Łęckich. Wieniec jest prześliczny i już z góry w imieniu Rossiego dziękuję panu za ten podarunek. Nieporównane jest dyskretne rozmieszczenie szmaragdów między złotymi listkami. Musi pan koniecznie przyjechać do nas. Jutro na obiad, ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rossiego, a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc do widzenia, Izabela Łęcka. Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców? Nie rzuca się w błoto 50 tysięcy, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole zapytał: A gdyby mi się spodobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? To nic, odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omyliłem się, nie wiem już, który raz w życiu. Na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierci, na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw? Chcę nareszcie raz coś zrobić dla samego siebie. Uszami wylewają mi się frazesy, których nikt nie wypełnia. Własne szczęście to dziś mój obowiązek. Inaczej w łeb bym sobie palnął, gdybym już nic nie widział dla siebie oprócz jakichś fantastycznych ciężarów. Tysiące próżnują, a jeden względem nich ma obowiązki. Czy słyszano coś potworniejszego? A owacje dla Rossiego to nie ciężar? Spytał pan Ignacy. Nie robię ich dla Rossiego, tylko dla dogodzenia kobiecie. Wiem, ze wszystkich kas oszczędności ta jest najmniej pewną, odparł Rzecki. Jesteś nieostrożny, syknął Wokulski. Powiedz, byłem. Tobie się zdaje, że dopiero ty wynalazłeś miłość. Znam i ja ją. Bach! Przez kilka lat kochałem się jak półgłówek, a tymczasem moja Heloiza romansowała z innymi. Boże mój, ile mnie kosztowała każda wymiana spojrzeń, które chwytałem w przelocie. W końcu w moich oczach wymieniano nawet uściski. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. Mówisz tak, bo jej nie znasz, wtrącił pochmurnie Wokulski. Każda jest wyjątkową, dopóki nam karku nie nadkręci. Prawda, że nie znam tej, ale znam inne, a żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię, niedużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Nigdym do ciebie o tych rzeczach nie mówił, prawda? Nawet nie wyglądam na podobną filozofię, ale czuję, że grozi ci niebezpieczeństwo. Więc powtarzam, strzeż się i w podłej zabawie nie angażuj serca, bo ci je w asystencji lada chłystka oplują. A w tym wypadku, mówię ci, człowiek doznaje tak przykrych wrażeń, że bodajbyś ich lepiej nie doczekał. Rozmowę ich przerwał Lisiecki, który oznajmił, że pan Łęcki chce się widzieć ze Stanisławem. Ignacy opuścił pokój. Pan Tomasz miał oczy krwią nabiegłe i sine plamy na policzkach.
rzucił się na fotel i oparwszy głowę na tylnej krawędzi, ciężko dyszał. Czuł się bardzo źle. Wokulski zawołał lokaja, ażeby szybko przyniósł wodę sodową z cytryną. Potem zlał ręcznik wodą kolońską, którą znalazł na biurku Rzeckiego i z synowską troskliwością wytarł choremu kark, twarz i głowę. Kochany, kochany jesteś, mówił pan Tomasz, mocno ściskając go za rękę i z wdzięcznością spoglądając na niego zaczerwienionymi oczyma. Nie przywykłem do podobnej troskliwości, ponieważ Belcia nie zna się na tych rzeczach. Nieumiejętność panny Izabeli w opiekowaniu się chorymi w przykry sposób uderzyła Wokulskiego, ale tylko na chwilę. Następnie pan Tomasz żalił się Wokulskiemu, że kamienicę zlicytowano tylko za 90 tysięcy rubli, przez co powierzy mu jedynie 30 tysięcy, a nie 50 jak planował. Tomasz rachował, że za 50 tysięcy będzie dostawał od Stanisława 20% rocznie, czyli 10 tysięcy rubli, z których 8 tysięcy chciał wydawać na utrzymanie, a 2 tysiące na podróże. Tymczasem od 30 tysięcy rubli będzie dostawał jedynie 6 tysięcy. Wokulski natychmiast go uspokoił i powiedział, że trafił mu się świetny interes i będzie w stanie wypłacać mu 10 tysięcy rubli rocznie, z czego 5 tysięcy zapłaci z góry za pół roku. Ta informacja natychmiast poprawiła humor Tomasza. Nagle do pokoju wkroczył Henryk, który oznajmił, że nie życzy sobie, aby Tomasz w ten sposób wyrażał się o jego ojcu. Okazało się bowiem, że gdy ten wchodził do sklepu pełnego klientów, wypowiedział wiele gorzkich słów na temat starego Szlangbauma. Tomasz szybko przeprosił i przyznał, że nie wiedział, iż syn Szlangbauma pracuje u Wokulskiego. Chwilę później Tomasz był już na zewnątrz, gorąco podziękował Wokulskiemu i pojechał powozem do domu, gdzie czekała na niego Izabela. Gdy opowiadał jej, co zaszło, był w takich emocjach, że się rozpłakał. Belcia chciała wzywać lekarza, lecz Tomasz powiedział: nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Zatem ojcze, jakąż rolę przeznaczasz temu panu? Spytała chłodno. Rolę? Powtórzył, przypatrując się jej uważnie. Rolę doradcy, przyjaciela domu, opiekuna? Opiekuna tego mająteczku, jaki by ci pozostał? O, pod tym względem ja go już dawniej oceniłam. Jest to człowiek energiczny i przywiązany do nas. Zresztą mniejsza z tym, dodała po chwili. Jakże papo skończył z kamienicą? Mówię ci jak. Łotr Żyd dał 90 tysięcy, więc nam zostało 30. A że poczciwy Wokulski będzie mi płacił od tej sumy 10 tysięcy? 33%, wyobraź sobie. Po rozmowie Tomasz poszedł się zdrzemnąć, a Izabela udała się do swego buduaru i oddała się rozmyślaniom. Niepokój trapiący ją od kilku dni. Jak się skończy licytacja? Opuścił ją tak, że śladu nie zostało po nim. Więc mają jeszcze 10 tysięcy rubli rocznie i 30 tysięcy rubli gotówką. Zatem pojadą na wystawę paryską. Potem może do Szwajcarii, a na zimę znowu do Paryża. Nie, na zimę wrócą do Warszawy, ażeby znowu otworzyć dom. I jeżeli znajdzie się jakiś majętny człowiek, nie stary i nie brzydki, jak na przykład baron albo marszałek, wreszcie nie parweniusz i nie głupi. No, głupi może sobie być. W towarzystwie mądrym jest tylko Ochocki, a i to dziwak. Jeżeli znajdzie się taki epuzer, panna Izabela zdecyduje się ostatecznie. Wyborny jest papa z tym Wokulskim, myślała panna Izabela, chodząc tam i na powrót po swoim gabinecie. O 6 wieczorem zadzwonił dzwonek w przedpokoju. Okazało się, że przyszedł jeden z wielu wierzycieli pana Tomasza, pan Dawid Szpigelman. Mikołaj i Florentyna próbowali go spławić, ale wtedy wkroczyła Iza i zaprosiła Żyda do biura ojca. Chciała wybadać, o jakich interesach mówił. Ten oznajmił, że od pół roku nie dostał od Tomasza ani grosza z 800 rubli, które mu pożyczył. I ciągle tylko słyszy, że jutro, jutro. Bela oznajmiła, że zapewne wie, iż sprzedali kamienicę i po potrąceniu długów zostanie im jeszcze 30 tysięcy rubli. Nieuważnie przyznała też, że od tej kwoty dostaną 10 tysięcy rubli rocznie. Żyd uznał, że Bela chce go wypuścić w pole. Przepraszam pannę hrabiankę, ironicznie odparł Szpigelman. Ja dawno robię pieniędzmi, ale takiego procentu nigdy nie widziałem. Od 30 tysięcy pan hrabia może mieć 3 tysiące i jeszcze na bardzo niepewnej hipotece. Ale co mnie do tego? Mój interes jest, żebym ja odebrał moje pieniądze. Bo jak jutro przyjdą inni, to oni znowu będą lepsi od Dawida Szpigelmana. A jak pan hrabia resztę odda na procent, to ja będę musiał czekać rok. Panna Izabela zerwała się z fotelu. Więc ja pana zapewniam, że jutro dostaniesz pieniądze. Zawołała, patrząc na niego z pogardą. Słowo? Spytał Żyd, delektując się w duszy jej pięknością. Słowo daję, że jutro będziecie wszyscy spłaceni. Wszyscy i to co do grosza. Żyd ukłonił się do ziemi i cofając się tyłem opuścił gabinet. Wzburzona Iza pobiegła do ojca. Okazało się, że nie wiedziała, jak wysokie są ich długi. Tomasz uspokajał ją, że wszystko spłacą. Na pytanie o nierealnie wysoki procent Tomasz wyjaśnił, że w handlu takie procenty są standardem. Ich rozmowę przerwał przyjazd hrabiny Joanny Karolowej.
Tomasz został, aby się ogarnąć, a Iza pobiegła przywitać ciotkę. Ta pogratulowała jej sprzedaży kamienicy za tak wysoką cenę. Bela odparła, że ojciec mówił, że mogli uzyskać znacznie więcej. Hrabina na to, zresztą nie ma o czym mówić. Ojciec niech wyobraża sobie, że go oszukano, a ty, Belu, módl się za zdrowie tego Żyda, który dał wam 90 tysięcy. Dodała, że zna się na cenach i wie, że ich zrujnowana kamienica była warta około 70 tysięcy. Następnie zaczęły rozmawiać o Kaziu Starskim, który przyjechał do kraju. Na twarzy Izy pojawił się rumieniec, a ciotka roztaczała wizję ich pięknego związku i dodała, że w tych okolicznościach nie powinni jechać do Paryża, tylko spędzić wakacje w kraju ze Starskim. Następnie Joanna udała się na prywatną rozmowę do Tomasza. Wychodząc z apartamentu, jeszcze raz poleciła Belci Starskiego. Przez całą noc śnił się pannie Izabeli Starskiej jako mąż, Rossi jako pierwszy platoniczny kochanek, Ochocki jako drugi, a Wokulski jako plenipotent ich majątku. Dopiero około 10 rano obudziła ją panna Florentyna, donosząc, że przyszedł Szpigelman i jeszcze jeden Żyd. Szpigelman? Ach, prawda, zapomniałam o nim. Powiedz mu, niech przyjdzie później. Tego dnia panowało duże zamieszanie. Izabela, wiedząc, że będą nachodzeni przez wierzycieli, chciała, aby Wokulski szybko to ogarnął i ich pospłacał, zanim przyjdzie Starski. Bela nie chciała pozwolić, aby Kazio zobaczył, że oni również mają długi. W międzyczasie przyszedł list, w którym baronowa Krzeszowska składała przeprosiny za wszystkie podłości, które im wyrządziła, i stwierdziła, że sam Bóg zesłał im Wokulskiego, który tak się o nich troszczy i że nawet kupił ich kamienicę, płacąc znacznie więcej, niż była warta. Baronowa poinformowała, że to nie Szlangbaum, a Wokulski w rzeczywistości kupił kamienicę. Bela pobladła i pobiegła do ojca przekazać mu, co przeczytała. Tomasz ze spokojem uznał, że to rzeczywiście może być prawda i że zapewne Wokulski chce odczekać jakiś czas i sprzedać kamienicę za 110 bądź 120 tysięcy rubli, których była warta. Oboje uznali, że Stanisław, bawiąc się w przyjaźń, robi interesy i dlatego podstawił Szlangbauma, żeby prawda nie wyszła na jaw. Iza nie była tak naiwna jak ojciec i zdawała sobie sprawę, że Stach wcale nie robi żadnego interesu, tylko celowo podźwiga ich finansowo. Czuła nienawiść. Podły, podły, szeptała. Jak on śmiał? Wszedłszy do przedpokoju, natknęła się na awanturę. Kilku Żydów żądało spłaty długów, a Mikołaj nie chciał ich wpuścić. Atmosfera robiła się coraz bardziej napięta, gdy nagle wszedł Wokulski. Żydzi zmienili ton i odnosili się do niego z szacunkiem, bo tak jak on, byli ludźmi pracy. Stanisław uzgodnił, żeby wszyscy wierzyciele przyszli do jego kantoru o godzinie 6 i wtedy dostaną swoje pieniądze. Prosił też, aby nie przychodzili do pana Tomasza, który jest chory. Następnie Wokulski zamienił kilka zdań z Tomaszem. Rozmowę przerwało przyjście lekarzy wezwanych przez jego siostrę Joannę. Tomasz nakazał Stachowi pójście do Izabeli. Oto jest moja nagroda, moje życie, pomyślał Wokulski, idąc za Mikołajem. Przywitał ją słowami. Bardzo jestem szczęśliwy, że podobał się pani wieniec dla Rossiego. Ta popatrzyła z lekkim zdziwieniem i spytała. Wszakże to pan kupił naszą kamienicę? I przypatrywała mu się przymrużonymi oczyma. Wokulski tak był zaskoczony, że w pierwszej chwili stracił mowę. Zdawało mu się, że w nim nagle zatrzymał się proces myślenia. Bladł i czerwienił się, a nareszcie odzyskawszy przytomność, odparł przyciszonym głosem. Tak, ja kupiłem. Dlaczegoż pan podstawił Żyda do licytacji? Dlaczego? Powtórzył Wokulski, patrząc na nią jak wylęknione dziecko. Dlaczego? Jestem, widzi pani, kupcem i takie uwięzienie kapitału mogłoby zaszkodzić memu kredytowi. Następnie odniosła się do kupna serwisu sprzed kilku miesięcy i spytała, dlaczego ich prześladuje. Ja państwa prześladuję? Rzekł zmienionym głosem. Czyliż znajdziecie sługę, nie, psa, wierniejszego ode mnie? Od 2 lat o jednym tylko myślę, ażeby usunąć wam z drogi każdą przeszkodę. Nagle wszedł kuzyn Beli, Kazimierz Starski, i przerwał ich rozmowę. Wokulski usiadł przy małym stoliku pod ścianą i zaczął oglądać album. Starski dopiero co wrócił z Londynu i już kaleczył polszczyznę. Przeszli więc na język angielski. Flirtowali i rozmawiali o planach na wakacje, które rzekomo mieli spędzić razem na wsi. Jaśnie pan prosi pana, rzekł Mikołaj, stając we drzwiach salonu. Rozmowa urwała się. Wokulski złożył album, wstał z krzesła i ukłoniwszy się pannie Izabeli i Starskiemu, zwolna poszedł za służącym. Lekarzy już nie było. Tomasz oznajmił, że zabronili mu oni jechać do Paryża. Zamiast tego nakazali odpoczynek na wsi. Stach wręczył mu pieniądze, 5000 rubli. W trakcie rozmowy okazało się, że Tomasz myślał, że będzie dostawał 33% rocznie przez wiele lat. Tymczasem Wokulski odparł, że tylko przez rok. Gdyż nie co roku zdarzają się wyjątkowo dobre interesy i nie wie, co będzie w przyszłości. Tomasz spytał wprost,
czy to on kupił jego kamienicę. Stach potwierdził i dodał, że za pół roku może mu ją odstąpić za 90 tysięcy, a może nawet mniej. Wychodząc, spotkał Izabelę. Starskiego już nie było. A o Rossim nie zapomni pan? Rzekła ze słabym uśmiechem. O, nie. Poproszę, ażeby mu oddano wieniec. Pan sam go nie wręczy? Dlaczegoż to? Dziś w nocy jadę do Paryża, odpowiedział Wokulski. Ukłonił się i wyszedł. Przez chwilę panna Izabela stała zdumiona. Następnie pobiegła do pokoju ojca. Co to znaczy, papo? Wokulski pożegnał się ze mną bardzo chłodno i powiedział, że dziś w nocy wyjeżdża do Paryża. Co? Co? Zawołał pan Tomasz, chwytając się oburącz za głowę. On z pewnością obraził się. Ach, prawda, wspomniałam mu o kupnie naszej kamienicy. Chryste, i cóżeś ty zrobiła, a wszystko stracone. Teraz rozumiem, naturalnie, że się obraził. No, dodał po chwili, ale kto mógł przypuścić, że jest tak obraźliwy? Taki sobie zwyczajny kupiec.